Witam wszystkich, kolejny odcinek podcastu. Tym razem nietypowy odcinek, bo z relacją z tegorocznych VivaTech. Mnie tam nie ma, w zeszłym roku byłem, było to jedno z najfajniejszych wydarzeń w branży technologicznej, w jakich kiedykolwiek uczestniczyłem. Mieliśmy z tego kilka podsumowań, więc pomyśleliśmy, że w tym roku warto byłoby podpowiedzieć, jak zmienia się VivaTech, jak zmieniają się te trendy, których VivaTech jest też takim, powiedziałbym, pulsem. Także mamy Martę Zuskę i Michała z Publicisa. Topowi ludzie, którzy uczestniczą w VivaTech od wielu lat. Z Martą byliśmy w zeszłym roku tam na miejscu. Możecie ją pamiętać z jednego z poprzednich odcinków z podsumowaniem tej imprezy, więc dzięki bardzo, że znaleźliście czas opowiedzieć trochę, jak to wyglądało z waszej perspektywy. No i ciekaw jestem, co najbardziej zwróciło waszą uwagę na tegorocznym VivaTechu. Ja ci powiem tak, wspomniałeś, to nie był mój pierwszy wyjazd na VivaTech, więc ja trochę może opowiem, czym różniło się to VivaTech od poprzednich edycji. Natomiast Michał był osobą, która debiutowała w tym roku, więc też będzie fajnie poznać perspektywę, zwłaszcza, że no, ty byłeś z nami również w tamtym roku też po raz pierwszy. Czyli zamieniliście po prostu jednego Michała na drugiego, takiego brzydszego na ładniejszego. Nie trzeba było zapamiętywać imienia, tak. Słuchaj, to przede wszystkim, wiesz co, ta konferencja z roku na rok coraz większą, bym powiedziała, przybiera rangę. Czyli jak ja zaczynałam, pamiętam parę lat temu, to bardziej była taka konferencja lokalna, gdzie mieliśmy dużo europejskich przedsiębiorstw. Była głównie koncentracja też na francuskim biznesie. Natomiast jak już widziałeś w poprzednim roku, no więcej było też przedstawicieli z, nie tylko z Europy. Więc ten rok to już w szczególności, bym powiedziała, mamy reprezentację z całego świata. I tutaj to nie są tylko i wyłącznie już te jakby przedsiębiorstwa, ale poszczególne kraje się wystawiają, które ściągają swoje innowacje i swoje startupy, które chcą zaprezentować. Więc na pewno zdecydowanie więcej było firm oraz krajów z Azji. Krajem, który tam odebrał nagrodę roku, to była Japonia, więc Japonia też pokazywała, jak wygląda ten ich system innowacji. Pokazywali też startupy, ale też, powiedzmy, platformy technologiczne, które są wiodące. Więc tegoroczna konferencja była, bym powiedziała, jeszcze bardziej taka przytłaczająca pod względem skali niż to, co my widzieliśmy w poprzednim roku. A już wtedy było przytłaczająco, bo nie dało rady spotkać się nawet z 10% wszystkich startupów, które tam się pojawiały, czy biznesów, które tam się pojawiały, bo były ich chyba tysiące. Tak. Podejrzewam, że w tym roku... Powiem ci, że w tym roku było jeszcze więcej i jeszcze większym wyzwaniem. Jak co roku sobie jadę z takim założeniem, dobra, to teraz już będę naprawdę przygotowana. No ja tam jadę stricte do pracy pod kątem scoutingu startupów. No to jak weszłam na halę z rana w środę o 9:00, to już wiedziałam, że to jednak założenie było błędne, bo jednak no, nie będę w stanie po prostu przejść przez wszystkie możliwe miejsca, gdzie się startupy pokazują, a po prostu na scenach to już nawet nie było szans, to jest kwestia tylko i wyłącznie teraz odsłuchiwania nagrań, nie? To co wydawało mi się ciekawe. Ja myślę, super, że warto, żeby też Michał opowiedział, jak to wyglądało z jego perspektywy, jako osoby, która po raz pierwszy weszła na tą halę. Tak, ja mogę tutaj opowiedzieć o takim spojrzeniu kogoś, kto pierwszy raz widział to wydarzenie. Co do skali, mam kilka anegdot, może ograniczę się do jednej, maks dwóch. Chyba trzeciego dnia zorientowałem się, że jest drugie piętro, równie duże jak pierwsze. I tam akurat rządziła Tesla. Chyba wszystkie samochody albo większość było wystawionych. Największe wrażenie robił Cybertruck. A druga kwestia, jak próbowaliśmy się znaleźć z Martą, to pisaliśmy do siebie tam SMS-y i mówię, hej, jestem przy tym latającym samochodzie Volvo.
A Marta mówi, to jest takie coś tutaj na jeden z wystawców ma coś takiego? Mówię, tak, trzeba od wejścia skręcić w prawo. Więc jeśli jesteś w stanie przegapić gigantyczny samochodo-samolot Volvo, to znaczy, że możesz zrobić precyzyjny plan swojej wycieczki po tych kilku dniach, po tych hektarach powierzchni wystawców i nie znaleźć takiego zresztą bardzo ciekawego. Myślałem, że będzie odpowiedź, którym samochodzie latającym Volvo, Że bo jest tak jest dużo, ich. tak? Nie, ja widziałem jeden. No właśnie, może było więcej. Ja znalazłem jeden. Był bardzo ciekawy. No więc tak, gigantyczne przedsięwzięcie. Na pewno było dużo wystawców z kategorii mobility i w ogóle z branży motoryzacyjnej, ale bym powiedziała, no jest to był jakby z jednym z wiodących takich tematów, czyli kwestia zarówno rynku motoryzacyjnego, tego co się dzieje, tak jakby chociażby w kontekście prawnym, czyli ostatnie cła, które były nakładane tutaj na chińskich producentów. I rzeczywiście, no muszę powiedzieć to, co wspomniał Michał. Ja tą Teslę też znalazłam dopiero drugiego dnia, bo nie byłam w stanie w ogóle dojść do nich, bo tych producentów aut było naprawdę bardzo dużo. Byli jacyś chińscy producenci aut z Tak, ciekawostek? no. Ten największy, czyli BYD, BYD? tak, pokazywali się. Też No i też ściągnęli tam parę samochodów, nie? widać, że się Natomiast mocno mi też rozpychają. zwrócił uwagę, nie jestem jakimś tam olbrzymim znawcą motoryzacji, ale były pokazywane te samochody, które ty, Michał, zwróciłeś uwagę w tamtym roku, czyli te, które mają napęd wodorowy. I tutaj był pokazywany jeden z samochodów, który jest na baterie takie wodorowe, kapsułkowe, czyli ty w bagażniku masz kapsułki i tylko i wyłącznie tankując, to jakby wymieniasz poszczególne kapsułki, o tak to nazwijmy, nie? Branża logistyczna z tym chyba wiązała duże nadzieje. Była taka relatywnie głośna marka Nikola, która w zasadzie na marketingu trochę Tesli zbudowała swój wizerunek i okazało się, że tam były jakieś chyba mocne wałki, spychali auto z góry, żeby na klipach reklamowych wyglądało, że faktycznie jeździ. Oczywiście mieli sprzedawać właśnie napędzane wodorem ciężarówki. Tam chyba General Motors zainwestowało kilka set milionów albo kilka miliardów nawet. Chyba founder teraz siedzi, więc ciężki segment. No Ciekawe, to a powiedzcie. nie, bo jak wrzucasz wątki marketingowe, to ja się tutaj uruchamiam od razu i przypomina mi się, dobrze, jedni musieli udowodnić, że fajnie działa spychając auto z górki, faktycznie jedzie samo, a drudzy pokazują, że Cybertruck wygrywa z Porsche 911, holując Porsche 911. To Tak, chyba nie z oni górki. w takie marketingowe rzeczy są dobrzy, chociaż też widzę dużo krytyki związanej z Teslą i z Cybertruckiem w internecie. Wydaje mi się, że to też może być pochodne dość kontrowersyjnych postaw Elona w różnych innych dziedzinach. Nie wiem, czy Elon Musk też był prelegentem, bo widziałem, że miał prelekcję na Był. Cannes Lions i Był. oglądałem ją dzisiaj rano, więc ciekawe. No to taka osoba, którą momentami się kocha, momentami nienawidzi, nie wiadomo w którym momencie którego uczucia użyć. A powiedzcie, co zwróciło waszą największą, jakby najbardziej pozamiatało was z wszystkich stoisk, z wszystkich startupów, z którymi się zetknęliście, czy technologii, z którymi się zetknęliście? Marta. Wiesz co, powiem ci, że to, co mnie zaskoczyło w tym roku, to jest przede wszystkim skala tych startupów, które no, dla mnie są akurat potrzebne w kontekście skautowania. Czyli jak w tamtym roku, wiesz, gdzieś tutaj przechodziłam i coś znalazłam, tak w tym roku ta skala tych startupów, które są dla nas istotne, stricte już dla naszej branży komunikacyjnej, była dużo większa.
I tak w tamtym roku AI to można było powiedzieć, że był takim buzzwordem. Nawet się śmialiśmy, że jak nie masz w tytule AI, to ciebie nie ma. Nikt nie zwrócił uwagi. Tak, tak. Teraz wiesz co, te rozwiązania, które były pokazywane, to już nie tyle były koncepty, tylko gotowe albo platformy, albo już działające rozwiązania. I to, co mnie na przykład zaskoczyło w tym roku, a na co nie byłam też przygotowana, nie tylko te jakby startupy się pokazywały, ale również te startupy były umiejscowione na przykładowo standach firm korporacyjnych, z którymi po prostu przyjechały. Czyli na przykład znajdowałam startup, który był albo na stoisku Orange, albo na przykład na stoisku Microsoft i w ogóle to jakby nie był związany z ich korem biznesowym, a gdzieś tam zahaczał o naszą branżę. No i teraz jak rozmawiałam z niektórymi startupami, skąd oni w ogóle tutaj znaleźli się na VivaTechu, czy to jest jakiś program akceleracyjny, w którym oni brali udział, no to tak, dużo było korporacji, które ostatnimi czasy prowadziły albo programy, albo konkursy pod określonym tematem, które zaprosiły tym razem po prostu startupy. Więc skala była duża i myślę, że w tym roku każdy mógł znaleźć coś dla siebie. Tak jakby VivaTech jest takim przedsięwzięciem, które z jednej strony pozwala ci na skautowanie i na network, a z drugiej strony tam też jest dużo, bym powiedziała, takich elementów edukacyjno-inspiracyjnych, gdzie nie musisz być ekspertem. Czyli co mam na myśli? No to jakby chociażby ten aspekt związany z tym, co się dzieje u nas w Europie i wyzwaniami, z którymi się Europa mierzy. Czy my mówimy o kwestii kryzysu klimatycznego, czy w tym momencie aspektu środowiskowego, czy w ogóle te jakby dyskusji, gdzie Europa ma być w kontekście przemysłu, biznesu, jak my w ogóle podchodzimy do AI, w jaki sposób nastąpi tutaj ta transformacja biznesowa, więc z jednej strony to jakby masz startupy i network, a z drugiej strony masz też to jakby tą warstwę edukacyjno-inspiracyjną. Czyli trochę marki duże korporacyjne podchwyciły chyba od zeszłorocznego stoiska LVMH ten koncept ogrzewania się trochę w blasku startupów. Pamiętam, LVMH w zeszłym roku robił ten konkurs startupów, gdzie oddali część swojego dużego stoiska dla mniejszych podmiotów. Jak rozumiem, w tym roku był to już większy trend i więcej korporacji w ten sposób zadziałało. Tak, no to dam ci taki przykład. Była bardzo duża alejka Salesforce'a, który przyjechał ze swoimi tam rozwiązaniami, z którymi albo współpracują, albo właśnie brały udział w jakiejś tam akceleracji. I było jedno rozwiązanie, które mi na przykład się spodobało, bo według mnie to jakby to jest fajne doświadczenie, takie customer experience w retailu. To jest firma z Korei, oni mają rozwiązanie, które z jednej strony dla retailu pozwala ci na trakowanie danych już bezpośrednio w sklepie, czyli ty jesteś w stanie sobie tam mierzyć, jak często osoby podchodzą do określonej półki, które produkty z danej półki ściągają. Natomiast też pokazali i to testowaliśmy z kolegą, który był z nami, pokazywali nam taki monitor, który możesz wykorzystywać z kolei, to był use case stricte pod fashion, czyli przychodzisz do sklepu, ten monitor z kategorii właśnie digital signage robi ci zdjęcie i ty z jednej strony to jakby jesteś w stanie określić swój parametry tam, wagę, wzrost, po to, żeby określić rozmiar, a mało tego to jakby to zdjęcie, czyli monitor ci podpowiada tak jakby te podstawowe twoje parametry, a zdjęcie też określa styl ubioru, jaki preferujesz. I teraz na podstawie tego zdjęcia później są przedstawiane tobie rekomendacje, biorąc pod uwagę to, co jest na sklepie, co mógłbyś w tym momencie kupić, biorąc parametry twoje wzrostowe, wagowe, ale oraz twoją preferencję. Więc ty idąc teraz do sklepu, załóżmy z kategorii fashion, nie musisz przechodzić przez ileś tam miejsc, półek, tylko od razu masz już tam podpowiedzi. Więc to jest też takie rozwiązanie, które wspiera działania i taki retail offline'owy. Nie?
Super, i znaleźć się podlinkujemy. w Salesforce. Ja się pytam tutaj, czy wy z nimi na co dzień współpracujecie i to jakby te dane później są zasilane na przykład pod systemy marketing automation. No nie, oni by po prostu brali udział w jakimś tam programie akceleracyjnym, który Salesforce Tak, uruchomił. Salesforce jest też inwestorem w wielu startupach dzisiaj. W Tak. zasadzie to jest też jeden z problemów Europy trochę i innych części świata. Jak tylko jest coś, co się wybije, bo choćby Mistral, najlepiej ufundowany w tej chwili startup w Europie, AI-owy, no to tam, jak się patrzy na jego cap table, to ogromna część to są Microsoft, Google, jakby usual suspects, mówiąc kolokwialnie. Więc i tak gdzieś tam te amerykańskie firmy partycypują w sukcesach europejskich. Jeśli można, to podlinkujemy te narzędzia, o których wspomniałaś w opisie podcastu, tak żeby ludzie mogli sobie je sprawdzić, bo to brzmi super ciekawie, szczególnie ten temat retailowy. Michał, jak z twojej perspektywy to wyglądało, co najmocniej przykuło twoją uwagę? Ja mam tak, że jest faktycznie przytłaczające są te stoiska i te nowinki techniczne, technologiczne. Mam podział na w zasadzie dwa tematy, bo wyróżnia się ta branża motoryzacyjna z nowinkami technologicznymi dotyczącymi napędów i tak dalej, ale głównym wątkiem było AI. Jakby chyba to już nie powinno dziwić, ale śmiałem się, bo mówię, równie dobrze cały event mógłby się nazywać Viva AI i też by się zgadzało. A to, co zrobiło największe wrażenie na mnie, to panele dyskusyjne. Nawet nie wystawcy, tylko panele dyskusyjne, ponieważ koncentracja tak wielkich umysłów w jednym miejscu, w jednym czasie, z dostępem na wyciągnięcie ręki i nawet możliwością zadania pytań przez publiczność i umiejętność koncentracji w 40, takiej kapsułce 40-minutowej odpowiedzi na aktualne i ważne pytania na panelach dyskusyjnych, no to robi wrażenie. Czyli nagle masz, a propos Google'a, masz Erika Schmidta, jeśli dobrze pamiętam, to pierwszego, a na pewno wieloletniego, chyba dekada cała, CEO Szefa Google'a. Google. Tak, dokładnie, który zajmuje jakieś konkretne stanowisko na temat AI i pytań, czy to umiera, czy to jest hype, czy AI zastąpi ludzi, czy wyprze workforce po prostu z rynku. I on ma, ukuł sobie takie powiedzenie. Widzę, że lubi je powtarzać. AI is not overhyped, is underhyped. Czyli, że to się dopiero według niego rozkręca. No i miał tam kilka wątków o tym. Więc fantastyczni fachowcy, którzy mogą się wypowiedzieć, kompresując swoje myśli do półgodzinnych, nawet nie wypowiedzi, tylko rozmów, to było dla mnie najciekawsze. Starałem się stać w chwilkę w kolejce na te ciekawsze, bo naprawdę, mimo że już jesteś in, już masz ten badge i masz dostęp wszędzie, to i tak jest ograniczona liczba miejsc na sali, a takich scen Jasne. było, nie pamiętam, 5 czy 6. No, ja pamiętam w zeszłym roku to na Elona Muska trzeba było stać w kilkugodzinnej kolejce, żeby się dostać na salę, na której jest retransmisja z Elona Muska, a nie faktycznie jest w niej Elon Musk. Także. Dlatego w tym roku zrobili to na zewnątrz, tam gdzie była większa przestrzeń. Okej. Pięknie, pięknie. A ciekaw jestem, jak z waszej perspektywy. Wspomnieliście o tym Eriku Schmidcie. Jak wy podchodzicie do tej sztucznej inteligencji? Czy wy obserwujecie tutaj pewien. Bo głosy są w tej chwili mocno podzielone. Wiele osób uważa, że to jest dopiero początek wielkiej rewolucji. Wiele osób powtarza, że to jest przehypowane i że za chwilę będzie jakaś korekta, że obserwuje się firmy, które w życiu nic nie robiły AI-owego, ale dodają sobie AI w nazwie i nagle plus tam
20 do kapitalizacji i wyceny na giełdzie, czy coś takiego. Być może obie te rzeczy są prawdziwe. Może być to jednocześnie nurt, na który wskakuje dużo hochsztaplerów, ale może to być też coś, co jest wielkiego. Jak wy do tego podchodzicie? No trochę... Tak, tak, bo jeśli mogę, do tej bańki chciałem się odnieść, to jest ciekawe. Myślę, że to są jakieś po prostu prawa rynku, prawa fizyki, że każda bańka w końcu pęka. Kiedyś tak było przy tej bańce internetowej, że wystarczyło mieć tam .net w nazwie i od razu 10 milionów wskakiwało, nawet nie zadawałeś pytań. Może teraz jest podobnie, historia się lubi powtarzać, albo jak to mówią Amerykanie, nawet się nie powtarza, to się rymuje. Może coś w tym jest. W tej chwili faktycznie jest tak, że możemy popatrzeć na akcje NVIDIA, tak? Jakby kolejne rekordy i kolejne rekordy i kolejne rekordy i już myślę, że wystarczy i znowu jakiś gigantyczny wzrost. Dlatego, że na ich chipach działa praktycznie całe AI. Pewnie jakaś korekta nastąpi, pewnie jakaś ewaluacja rynku nastąpi. Według moich obserwacji, gdy wydaje mi się, że już jest jakiś poziom narzędzi AI osiągnięty, a okej, duży skok, to, no to trzeba troszkę zaczekać. Już jest video to video, tekst to video, filmy się już praktycznie same kręcą i myślę, dobra, to jeszcze chwilkę. Ale mija tydzień, mija miesiąc i nagle mam nową wersję, więc to nie chcę ciągle zwolnić. Jeszcze nie ma jeszcze tego oporu powietrza, który by zwolnił tą technologię, więc trochę może dlatego ta bańka jeszcze nie pęka, bo ciągle jesteśmy na etapie rozwoju i to na przeróżnych płaszczyznach. Ciągle jest jakiś kolejny ekscytujący news. Codziennie newsy. Robimy akcję z wykorzystaniem bardzo fajnego, zaawansowanego narzędzia AI u nas w agencji, mija dwa miesiące, a no to old news. To jest takie tempo. Takie tempo. To ja ci powiem, Michał, tak, że pamiętasz, co zauważyliśmy w tamtym roku, że takim trendem przyszłościowym może być demokratyzacja i dostęp do narzędzi, które dotychczas były tak jakby w rękach osób, które miały pewną wiedzę czy eksperckość. Co mam na myśli? No, pewnie to będzie bardziej interesowało twoje audytorium. Jeżeli prowadzisz drobny czy tam jakiś rodzaj biznesu, no to chcesz się komunikować, chcesz się reklamować. No albo to robisz poprzez samodzielnie, albo korzystasz z jakichś tam partnerów. Teraz w tym roku było widać bardzo dużo narzędzi, które są ogólnie dostępne, ponieważ one pracują na bazie AI, to ty też nie potrzebujesz aż takiej specjalistycznej wiedzy, żeby je wykorzystać. Czyli no AI jest pomostem między złożonymi produktami, które historycznie były zarezerwowane dla najbardziej wyrafinowanych użytkowników i stają się bardziej dostępne dla mainstreamu. Tak, dokładnie, więc dużo było narzędzi w tym roku, które zahaczają o naszą branżę i tutaj no, nie ma dwóch zdań, po prostu AI jest dużą szansą, ale też zagrożeniem dla naszej branży, już stricte związanej z komunikacją i z marketingiem, więc było parę rozwiązań, które pokazywały, jak będzie teraz wyglądał ten proces taki kreatywny od momentu ideacji poprzez stworzenie danej czy to reklamy, czy w tym momencie danej grafiki poprzez dystrybucję. I tak jakby te narzędzia pozwalają w tym momencie zautomatyzować cały proces. I chociażby, i było naprawdę ich bardzo dużo. To o tym Orange'u, o którym przed chwileczką wspominałam, to jest taki startup ze Stanów i z Korei, który pozwala ci, tak jak teraz puszczałeś kampanię na różnych tam platformach, czy to social mediowych, czy w tym momencie w googlowych, czy w programatiku, tak teraz jest narzędzie, które po prostu jest takim jednym plagiem, z którego już bezpośrednio sobie możesz puszczać wszystkie kampanie. Nazywa? Adril. Natomiast myślę, że tak jak w poprzednim roku, udostępnimy w komentarzach parę narzędzi, na które warto zwrócić uwagę. Ekstra. Super.
Innym takim ciekawym też narzędziem, słuchaj, które wykorzystuje AI, no bo czym jest to jakby AI? No to jest przetwarzanie dużej liczby zbiorów danych. Był taki startup z kolei ze Szwajcarii, który pozwala ci na skanowanie twoich stron brandowych, czy w tym momencie twoich tam materiałów również wewnętrznych, po to, żeby analizować język, czy nie zawiera jakichś treści, które mogłyby podchodzić pod język wykluczający. Po to, że jeżeli, nie wiem, prowadzisz jakieś procesy rekrutacyjne albo komunikujesz się na zewnątrz, no to żeby po prostu ten wording był tak jakby najbardziej dbający w tym momencie o poprawność. Ciekawa nisza, szczególnie w Stanach ze względu na ich regulacje diversity and inclusion, tam, szczególnie w kontekście spółek giełdowych, to jest pewnie ciekawy temat. Tak, więc jeżeli, słuchaj, pytasz, czy AI jest takim hype'em, już jest coraz więcej gotowych rozwiązań i use case'ów, które mogą być wykorzystywane. Natomiast to, co jest istotne, to jest ta kwestia, która była poruszana na scenach, już nie bezpośrednio na stoiskach ze startupami, to jest kwestia regulacji i kwestia tak jakby etyki wykorzystywania AI. I teraz już perspektywa nie tyle VivaTechu, ale nas jako organizacji. No my obydwoje z Michałem mamy ten przywilej pracy w organizacji, która bardzo dba o kwestie związane z aspektami takimi legalowymi, czyli my tworząc pewne treści, które tworzymy na zlecenie naszych klientów, no musimy po prostu dbać, a w jaki sposób są te treści tworzone, przy pomocy jakich języków, gdzie te dane są przechowywane, w jaki sposób są wykorzystywane prawa autorskie. No jeżeli tworzysz grafikę, którą następnie puszczasz w kilku różnych platformach, to czy ty nie naruszasz pewnych praw? Więc tutaj muszę powiedzieć, że też na scenach usłyszałam parę takich przykładów, bo ta absorpcja technologiczna AI w dużych organizacjach idzie wolno. To nie jest w tym momencie, to jest jeszcze cały czas, bym powiedziała, buzzword i każdy mówi, że okej, korzysta z AI, ale jak tam zaczynasz dopytywać w jakim aspekcie, no to wiadomo jest, że można do tego podejść tak jakby bardziej systemowo w kontekście tego, gdzie my potrzebujemy tego AI, czy my mamy odpowiednie zasoby, które nam pozwolą zabezpieczyć się pod kątem zarówno prawnym, ale też również pod kątem takim bezpieczeństwa cyfrowego. To jest super ciekawe. Dużo teraz mówi się o tym, że agencje różnego typu, czy w ogóle pracownicy kreatywni muszą uważać, albo nawet jest im zakazywane korzystanie ze sztucznej inteligencji w umowach, bo nie wiem, przewidziane są jeszcze jakieś następstwa prawne, które z tym się wiążą i potencjalny regres, jaki, nie wiem, jeśli New York Times przyjdzie do Samsunga z krytyką, że wykorzystał czata GPT w swojej najnowej kampanii AVM, a równocześnie New York Times ma spór prawny z OpenAI, twierdząc, że czat GPT się uczył na danych z New York Timesa, no to czy w takim razie New York Times może też ścigać klientów czata GPT? I ciekaw jestem, czy w ogóle w takiej dużej instytucji jak Publicis wy możecie korzystać z LLM-ów i w jakim stopniu? No u nas jakby ten wątek legislacyjny jest jednym z kluczowych w tej chwili, bo to jest trochę tak, że legislatura nie nadąża za technologią. Pewnie nie pierwszy raz. Jest mniejszy problem w tej chwili, żeby mieć świetne narzędzie poprawiające standardy pracy i jakość produktu kreatywnego. Za to pozostaje pytanie o stronę prawną, czasem etyczną też, związaną z tym, czy to mogę uznać jako swoje dzieło, które oczywiście potem mogę sprzedawać dalej i tak dalej, i tak dalej. Więc jest to jedna z kluczowych spraw. My w tej chwili mamy tak, że pracujemy jako grupa nad własnymi narzędziami. Również Publicis jest zaangażowany w
wsparcie finansowe kilku narzędzi, które się w tej chwili rozwijają, więc ma wpływ trochę na kierunek tego rozwoju. Jasne. Jeśli chodzi o codzienną pracę, to faktycznie jest tak, że musimy bardzo delikatnie stąpać po wyborze narzędzi. Mamy i pracujemy nad wewnętrznymi narzędziami, co też jest ciekawe, bo grupa już od dawna postawiła na tą technologię, zanim się wszystko wyhajpowało, więc jesteśmy mocno do przodu chyba dlatego. Ale zwracamy uwagę na takie delikatne kwestie, jak na przykład mogę wrzucić brief w jakieś AI-owe narzędzie, które pozwoli mi go zanalizować, przyspieszyć, podrzucić pomysły, z którymi mogę procedować dalej, ale chwileczkę, przecież te narzędzia też polegają na tym, że pomagają mi przyspieszyć proces pracy, ale kosztem jest to, że uczą się na tym, co im wrzucam. Więc nie mogę wrzucać wrażliwych przeważnie danych i korzystać z outputu kosztem ujawniania pewnych niejawnych kwestii, tak? Więc bierzemy to wszystko pod uwagę. Mamy wdrożone nakładki albo zabezpieczenia pozwalające nam korzystać z narzędzi bez ujawniania tych danych, czyli narzędzie nie uczy się, my korzystamy z mocy narzędzia, ale narzędzie nie ma prawa procedować tych danych wewnątrz ujawniać ich dalej i wprowadzać w system. To jest jedna kwestia, a druga jest taka, że korzystamy z narzędzi, które już mają taki ekosystem, który honoruje twórców. I to jest fantastyczne, bo nawet w postaci oczywiście ułamki centa, mikropłatności, bo chodzi o skalę, ale jeśli jest narzędzie, które pozwala korzystać z opcji text-to-image, super popularne narzędzia, nie jedno, ale ja mogę korzystać z efektu takiego narzędzia, ponieważ zostało wypromptowane na bazie danych, które zostały świadomie udostępnione i artyści dostaną część zysku z tego, co ja uzyskałem jako efekt końcowy, to jest świetny pomysł na to, jak sprawić, żeby wszyscy byli zadowoleni i nie wkraczać w ten delikatny, na ten delikatny i bardzo niełatwy do rozwiązania grunt wartości intelektualnej. To prawda, to prawda. Czyli model taki bliższy Adobe Firefly, który jest uczony na bazie treści, do których Adobe ma licencję. Tak, albo Shutterstock. Albo Shutterstock. To ja tylko tyle, Michał, dopowiem, że w kontekście tak jakby startupów, które my skautujemy, tak jak wcześniej priorytetem było, na ile my widzimy ten potencjał komercyjny, potencjał do skalowania, na ile mamy możliwość zbudowania partnerstwa, tak teraz też skautując dane startupy, no podchodzimy z tej kwestii takiej odpowiedzialnej, czyli w jaki sposób startup funkcjonuje, wykorzystując AI, z jakich języków korzysta, jaką daje nam w tym momencie gwarancję i zabezpieczenie. I na VivaTechu w tym roku było coraz więcej takich dyskusji w kontekście odpowiedzialności i też świadomości wykorzystywania AI, jak i również rozwiązań, które bazują i wykorzystują AI. Nie? Super. Podmienialiśmy AI na wszystkie przypadki, także zostawię na razie ten temat. Ciekaw jestem takiego nurtu, bo Michał wspomniał o Ricku Schmidcie z Google. On w tej chwili jest podobno mocno zaangażowany w różne projekty technologiczne związane z sektorem zbrojeń. Ciekaw jestem, czy na VivaTechu było widać trochę, że tak powiem, tej branży i jak to oceniacie, czy ten temat gdzieś tam rośnie na znaczeniu, jakieś militarne drony, tego typu rzeczy. Ja nie kojarzę, żadnych pocisków ziemia-powietrze. Najbliżej mi jest do jakiegoś, może Marta będzie tutaj bardziej sprawna w tym researchu, bo ja najbardziej kojarzę takiego robota, łazika, który jest w stanie
bardzo precyzyjnie docierać przez różne podłoża i do potrzebujących, typu ofiar trzęsień ziemi, lawin i tak dalej, ale pewnie może to mieć jakieś zastosowanie militarne, zakładam, jeśli ktoś do tego jakieś AK-47 zamontuje, to pewnie tak. To dobrze, że nie było tego nurtu mocno wyeksponowanego na Vivateku. W zeszłym roku nie pamiętam, żeby to było, ale ciekaw byłem jak w tym. Na pewno, słuchaj, jednym z takich wiodących tematów do dyskusji na scenach to była kwestia przede wszystkim przewagi i w jaki sposób zabezpieczyć przyszłość Europy. I tutaj na pewno Vivatech też to miało znaczenie, odbywało się tuż przed wyborami do Europarlamentu, więc na scenach było dużo dyskusji w kontekście, a jak powinniśmy dbać o gospodarki krajów, ale też jak się zabezpieczać. I tutaj w linku możemy podać, był bardzo ciekawy panel dyskusyjny, w którym brał udział Thierry Breton, to jest komisarz Unii Europejskiej do spraw rynku wewnętrznego. On odpowiadał za pracę też nad takimi, teraz odpowiada za AI Act, wcześniej też za Digital Service Act, Digital Market Act. I bardziej w kontekście tego jakby wykorzystywania technologii, to może nie jest bezpośrednio związane już z jakby kwestią zbrojeń, ale w jaki sposób my możemy się zabezpieczać przed wykorzystywaniem technologii w tych branżach, które są po prostu wrażliwe. I tutaj więcej było te jakby dyskusji odnośnie przyszłości, regulacji i jak będzie wyglądał po prostu, jak możemy zabezpieczyć przemysł w Europie. No to jest bardzo chyba trudne wyzwanie, bo tak jak rozmawialiśmy chwilkę wcześniej, wydaje się, że zagraniczny kapitał jednak macza paluszki w większości biznesów. Ogólnie pewnie Europejczycy są gdzieś, europejscy founderzy są biedniejsi niż ci w Stanach, są nie wiem, po pierwszych exitach, więc gdzieś tam ciężej im się oprzeć wizji powiedzmy, robienia biznesu bez zewnętrznego finansowania, w szczególności z Ameryki. Pewnie też know-how amerykański jednak jest mocno, z tego co wiem, to założyciele Mistrala to są ludzie, którzy zajmowali wysokie stanowiska związane z AI w Google chyba i Meta i innych tego typu firmach, także zastanawiam się po prostu na ile, no też chyba Mistral w tej chwili podniósł łącznie już ponad miliard dolarów, a roczny run rate, czy roczne przychody czata GPT niedawno ogłoszono, że to jest 3,5 miliarda, więc ciężko się będzie pewnie z nimi konkurować, kiedy jest tak gigantyczna przepaść w budżetach, którymi obie firmy operują. Właśnie wszystkie te kwestie, o których ty wspominasz, są właśnie w tym panelu dyskusyjnym, czyli co by się musiało zmienić w Europie w podejściu tak jakby do budowy takiego środowiska innowacyjnego pod kątem a przede wszystkim inwestycji finansowych, ale też możliwości zabezpieczania i promowania innowacji, które tutaj powstają w Europie. Więc to było naprawdę ciekawe akurat no, panel dyskusyjny. No, sam Altman ostatnio mówił, to było popularny, był ten fragment wypowiedzi, że faktycznie weźmie każde pieniądze i tam zaczął skalować do trylionów. Mówi, nie ma problemu, trylion, spoko, 50, nie ma problemu. Więc widać chyba jak głęboki jest ten, jak głęboka jest ta studnia tej technologii w tej chwili. Ale jeszcze tylko wrzucę ciekawy wniosek, że kwestie militarne nie zauważyłem, ale tak jak mówi Marta, jak przejdziemy obok do kwestii bezpieczeństwa, to już tak. Więc rozmowy dotyczące bezpieczeństwa w takiej dużej skali interesów, zabezpieczenia interesów narodowych, to był temat poruszany. Była jedna osoba odpowiedzialna za cyfryzację Estonii,
I ten kraj jest jakby uznawany za jeden z takich najbardziej nowoczesnych i ucyfrowionych na świecie. Tak, z tego co wiem, to oni nawet gdyby ich zaatakowano i zajęto całą powierzchnię, to mają e-rząd, który jest w stanie funkcjonować zdalnie w chmurze bez fizycznej postaci, tak? To jest niesamowite, tak. Wypowiedź dążyła do tego, że łatwiej wymienić rzeczy, które nie jesteś w stanie przeprocedować online, niż te, które jesteś. I okazuje się, że tam jest jedna albo dwie, typu ślub i pogrzeb, coś takiego. Resztę możesz załatwić siedząc z laptopem na kolanach. To jest niesamowite. Powiedzcie, obserwując tą trajektorię już tak na koniec naszej rozmowy, dokąd to zmierza? Jak widzicie, szczególnie Marta, poprzednie edycje Vivateku, może nie tyle dokąd Vivatek zmierza, ale jakbyście mieli gdzieś tam przewidzieć wzrost lub spadek znaczenia poszczególnych aspektów związanych z technologiami w najbliższych latach. Wiesz co, może coś, co jest takie zupełnie z boku. Na pewno wybrzmiał też taki aspekt kolaboracji i współpracy. I ja byłam zaskoczona, nie wiem, czy pamiętasz, w tamtym roku pokazywała się taka otwarta innowacja. Oni się nazywają Software Republic. To jest konsorcjum sześciu największych firm francuskich, które pracuje nad wspólnymi rozwiązaniami, które mają być związane już bezpośrednio z innowacją, ale też wchodzące w określone kwestie, chociażby mobility. No i wiemy, że współpraca biznesowa i jakiekolwiek partnerstwa zazwyczaj to jest po prostu wyzwanie, no bo to jest tak, jak być w relacji z kimś, gdzie są po prostu rozbieżne procesy, KPI-e, wyznaczniki biznesowe, a tutaj mamy sześć firm, które specjalizują się w każdej w innej branży, chcą się skoncentrować na innowacji, czyli na eksperymentowaniu, na znajdywaniu totalnie nowych rozwiązań. I ja tak bardzo sceptycznie podchodziłam, jak taka kolaboracja i współpraca może wyglądać w przyszłości. A w tym roku widziałam już coraz więcej takich rozwiązań. No i chociażby ten Software Republic, oni pokazali, to na razie jest, bym powiedziała, koncept i prototyp samochodu, który może służyć w służbie zdrowia, czyli tam w tych rejonach, gdzie załóżmy mamy problemy, bo jest niewystarczający zakres służby zdrowia, albo chcemy uruchomić działania prewencyjne. Pamiętajmy, że w Europie no, jesteśmy w dobie społeczeństwa starzejącego się, więc te aspekty związane z ochroną zdrowia i w ogóle z medical service będą coraz bardziej znaczące, jeżeli chodzi o gałąź gospodarczą. I oni stworzyli samochód, który z jednej strony bazuje na technologii Orange'a, z drugiej strony jest na prototypie Renault, który pozwala na właśnie takie działania, które pozwalają ci mierzyć tam kwestie zdrowotne. Też był pokazany tam możliwość awataru, który jest jakby takim twoim lekarzem, który odpowiada na takie podstawowe twoje potrzeby. Więc dla mnie to było ciekawe w kontekście, na razie okej, to jest jakby prototyp, więc największe wyzwanie zazwyczaj jest na tym etapie skalowania. Natomiast już na samej tej kwestii kolaboracji, jak sceptycznie do tego podchodziłam, tak tutaj widzę potencjał. Widziałam też dużo rozwiązań takich connected device i tutaj chyba na dwóch stoiskach były okulary i takie najzwyklejsze nasze okulary. Była współpraca Ray-Bana i Mety, gdzie miałeś możliwość, tak jakby te okulary Ray-Bana pozwalają ci, już nie musisz sięgać po telefon, tylko od razu Tak, sam dają ci używam i pogadać. jestem mega fanem. Jestem mega, mega, mega zaskoczony, jak dobrze to działa. Tak. Więc tutaj z kolei Luxottica też pokazała po prostu okulary, które też mogą być twoim device'em, czyli tak jakby ty już nie potrzebujesz w tym momencie dodatkowego sprzętu typu telefon albo słuchawki, tylko masz już to bezpośrednio w okularach. Więc Super. tak jakby ciekawym trendem i kierunkiem to jest kolaboracja.
i współpraca firm. I to też było widać w paru miejscach na Vivateku. Super. Ja się zastanawiam, czy tak jak w tym roku na przykład sektor motoryzacyjny, chociaż który ma swoje show, przecież ma gigantyczne eventy lanczujące nowe modele, tutaj miał bardzo silny akcent, taki faktycznie headline motoryzacyjny w tym roku, to czy w przyszłym albo w przyszłych latach nie będzie zaznaczał swojej obecności sektor finansowy, jakkolwiek dziwnie by to nie brzmiało. A uzasadnię to tym, że słyszałem taką ciekawą wypowiedź, gdzieś przeczytałem, gdzieś słyszałem, nie powiem czyje to jest, ale sobie tutaj pożyczę na chwilkę, że w świecie AI, walutą świata AI będzie krypto, szeroko rozumiane, nie musimy wchodzić w detale. I jest to dla mnie bardzo ciekawe, ponieważ jeśli faktycznie idziemy w tę stronę i nie będziemy zwalniać tempa i te miliardy zamienią się w tryliony i Altman i inni będą po prostu czerpać pełnymi garściami i nie zwolnimy tempa, to faktycznie będziemy potrzebować nowego systemu. Jeśli nowe pokolenie jest w stanie przesłać w parę sekund pieniądze w nie czy jakąś po prostu walutę, środki pieniężne w 3 sekundy w niedzielę wieczorem oglądając serial i potem powiesz im, że 3 do 5 business days w systemie aktualnym, bankowym, to powiedzą zaraz, to nie rozumiem, jakby ja już nie żyję w tej rzeczywistości. I okej, mikropłatności, świetny w ogóle temat wsparcia takiego mikrotipu. Dlaczego muszę płacić komuś centa? Może to jest 0,01 centa, jeśli zrobi to 1000 osób, potem 10 tysięcy na platformie, na której jest miliard ludzi, no to nagle możesz zarabiać na swoich treściach właśnie dzięki tanim i szybkim transferom. Co więcej, masz gigantyczną zmianę myślenia o oszczędnościach, które sprawiają, że próbujesz jakkolwiek walczyć z inflacją, czyli tak zwanym ukrytym podatkiem. Nawet jeśli nie jest to headlinem, to dotyczy nas wszystkich pośrednio albo bezpośrednio. Nie czujemy tego. Więc cały ten, ta zmiana paradygmatu finansowego w połączeniu z technologią, bo obie rzeczy są korowo bardzo technologiczne, w połączeniu razem mogą stworzyć jakiś nowy świat, który może mieć jakieś swoje oblicze na przyszłym Vivateku. Super. To jest rzeczywiście sektor, który jest nadal bardzo podatny pewnie na rewolucję, na innowacje. Historycznie krypto zostało trochę porwane przez znowu, tak jak większość nowych technologii, tak jak AI w tej chwili trochę było porwane przez hochsztaplerów, przez co dla wielu może mieć nie do końca super skojarzenia, ale zdecydowanie idealnie wpisuje się w tą przyszłość cyfrową w zasadzie naszej cywilizacji, więc rzeczywiście ten sektor finansowy wydaje się, zresztą wszyscy chcą się ograć w blasku technologii. Profesor Scott Galloway kiedyś powiedział, że technologia jest najbliższa magii z wszystkich rzeczy, jakie są dostępne, więc typowo founderzy spółek technologicznych to są uniwersalnie lubiani, może poza kilkoma, ale przynajmniej szanowani ludzie, więc myślę, że kolejne branże będą chciały się ogrzać w blasku tej technologii. Słuchajcie, bardzo Wam dziękuję, fantastyczna rozmowa, dużo mięsa, dużo przykładów, linki podrzucimy w opisie, zapraszamy na kolejny Vivatech, ja na pewno się w przyszłym roku wybiorę, bo no, zdałem sobie sprawę, że jak, nawet teraz jak Was słuchałem, to mi było przykro, że mnie tam nie było, żeby zobaczyć te wszystkie bajery, bo wiem, że robi to kolosalne wrażenie, więc jeśli w tym roku było jeszcze większe niż w zeszłym roku, kiedy nie wiedziałem, w którą stronę jest północ, a południe,
to w tym roku tym bardziej musiało być fenomenalnie. Także bardzo Wam no, dziękuję. Się nie martw, podzielimy się notatkami, streszczeniami, wskażemy, które nagrania warto przesłuchać. Na to liczę. Dzięki bardzo za rozmowę i do usłyszenia niebawem. Dziękujemy.